Pardąsik. Od kiedy kolarze jedzą Nutellę? Temperatura da w dyńkę. Jedyne ekskluzywne drzwi, jakie możecie kupować do swojej firmy, to Ergaluminium. Siemaneczko, witajcie w mojej kuchni. Dzisiaj ze mną Michał i Konrad. A to już drugi vlog. Co Michał, dzisiaj nam przygotujesz? Ja dzisiaj przygotowuję dwie bułki, na razie dwie. Wow, a ty Konrad, co nam zrobisz do jedzenia? No, jedzenie robię. Ale co? Nie mamy szynki wędzonej, więc jest pokrojona taka. Będzie wrzucana na patelnię. Będą jaja. Będzie oliwa. Czyli co będzie? Będzie jedzenie, jajecznica. No. No. No trochę biednie tak wygląda. Miałeś pokroić jeszcze pomidora. Aha. Wygląda lepiej. Jak smakuje? Jebiście. Czyżby przesolone było? No, to ja lecę na trasę. Konrad będzie się opierdzielał i nic nie robił do 15. Mamy 11 chyba 40. Ja idę robić foteczki i ponagrywać wywiady z zawodnikami. Takie pierdoły. No. No i sobie. Michał, dotarliśmy. Witam. Oglądamy właśnie wyścig żaków, co prawda nie to chcieliśmy zrobić, bo czekamy na start juniorów młodszych, ale to jest równie ekscytujące. Proszę zobaczyć, jaki wysiłek muszą tutaj... No, właśnie. Nie wiem, jak to powiedzieć. Dawaj! No. Co za zmęczenie w ich oczach. Uciekaj! Pot spływa im. Po twarzy. Dawaj. Dobra Michał, komentatorem to ty nie będziesz. Juniorzy młodsi wystartowali. My lecimy sykać foteczki. Póki co nie wiemy, jak tam z wynikami idzie, bo jeszcze nie widzieliśmy stawki. Jadą pierwsze okrążenie. Prawdopodobnie mają 4 pełne pętle, ale nie jestem tego pewien. W sensie 3 pełne i jedna taka jakby rozjazdówka. W sensie chyba ominięty rock garden jest. I takie inne szczególiki. Ale no nie wiem. Się dowiemy i powiemy. A jak się nie dowiemy, no to nie powiemy. No. Proste. Jo. Ostatecznie pierwszy przyjechał Iwo Pasałowski z warszawskiego klubu kolarskiego. Drugi był Mateusz Konwiński. A trzeci był jakiś ziomeczek. W sumie nawet nie znam go, więc nie wiem, jak się nazywał. Ale była mega zacięta walka o drugie, trzecie miejsce i czwarte tak naprawdę, bo czwarty był Maksiu z RK. Więc no... Zajebiście, chłopaki, naprawdę. Dobra walka była. Ty, Michał? Bardzo. Było emocjonująco. No, bo... Ej, patrz to. Czekaj, jeszcze nie, czekaj. 5 sekund, wysłuchaj 5 sekund. Helikopter! Lecimy, wierusz, helikopter, lecimy. Lecimy na boks, ponieważ teraz startują nasi młodzicy w składzie Bartek, Dawid i Michał. Nie ten Michał. Nie ja. No i to tyle, po prostu lecimy na boks. Teraz dziewczyny się ścigają, kończą ścigać. Pierwsza przyjechała Natalia Grzegorzewska, a reszty jeszcze nie znamy, bo jeszcze nie przyjechały. Yo! Elo. Wróciliśmy już na naszą haciendę. Konrad, od kiedy kolarze jedzą Nutellę? Od kiedy muszą startować w Mistrzostwach Polski. Okej. Okay. Kiedy... Michał, czemu nie jesz? Zaraz będę jadł może. No, ale jadłem już z naleśnikami. Ale będę jeszcze jadł. Konrad, a co ty jesz przed startem na zawodach? To jest mefedron. Nie daj się zmylić. Niech pan nie zmyli opakowanie. Po 9 miesiącu już możesz to jeść. Ten chłop jest... po twardych narkotykach, nie wierzcie mu. To jest dla potężnych wojowników. Może być! Tak jest. A więc mamy 22. No i ja robię naleśniki.
właściwie można powiedzieć, że my robimy naleśniki, bo ja robię, a oni siedzą, ale to tak jakby oni też robili. Nasze, socjalizm. Tak, my je będziemy jedli. I tak w ogóle możecie sobie wpadać, oj chwila, na naszą stronkę klubu, wiecie, taką o, bo teraz my tam dodajemy pościki, więc będą na pewno fajne. High quality content, i fajne, zapraszam. Fajne foteczki będziemy dodawać. Bo ja je będę robił, a Konrad pisze posty, więc po prostu idealne połączenie. Na 1000 lajków pod tym filmikiem wciągam 100 gramów kokainy buzią. Okej? Okay? To mi się podoba. Tutaj mam legit, jakby coś. No. No Michał miał lepsze pomysły nawet, nie? Kokain. No, robimy naleśniki, jest to druga, tak jak wspominałem. Robimy je tylko dlatego, bo jutro po prostu jest wszystko zamknięte i nie będziemy mieli co jeść, więc będziemy jedli cały dzień naleśniki. Jutro wyjątkowo przed startem będę też jadł naleśniki, a nie bułki z żabem, więc koks. Znaczy, no, a Konrad będzie jadł koks, więc no. Z kaszkę dla dzieci po 9 miesiącu. No chyba, że nie będzie 100 lajków, to wtedy nie... Dla prawdziwych wojowników. A, 1000, to wtedy nie będzie jadł. Wstaliśmy o 9, o 10 lecimy na trasę, teraz będziemy jeść owsiankę. No i aparat dodaję do auta, więc nie będziemy nagrywać naszego super gotowania, więc widzimy się na trasce od razu. Yes, to się zgadza. Za jakieś 5 minut dziewczyny mają start, mają 4,5 okrążenia do przejechania. No i tyle, i ja idę robić foteczki, może też coś się nagra. Więc zobaczymy, jak to pójdzie. Liczymy na... No na co? No na koszulkę, nie? No. Jak obstawiacie, chłopaki? Jakieś zakłady robimy? Będzie walka między pierwszym a drugim miejscem, czyli Patrycja i Matylda. Patrycja mówi, że się dobrze czuje na tej trasie. No bo jednak trasa ma dosyć dużo piasku i podjazdów, a jak wiemy, wieruszów. Wiadomo, jak jest na górze 100 singli, tak? Się no. Nie przelewa. Dużo piasku jest. W Wieruszowie to takie podobne klimaty, tu są słoneczko, no. Parzy. A na Madzie mamy nadzieję, że przyjedzie na trzecim miejscu. Dokładnie. Tak więc zobaczymy. Do zobaczenia. Chyba, po że nas Madzia zaskoczy. Nie, w ogóle każdy może zaskoczyć, no tu nie można obstawić tak naprawdę, bo tu szczęście gra główną rolę. No, w główną, bardzo główną. Tak, to prawda. Bo ten Rock Garden to jest taki, że przejedziesz albo nie. Ale ustalmy sobie pewną rzecz. Po sprawdzeniu czasów ze sztafety, oczywiście wzorując się na nich, obstałem tak. Pierwsze miejsce albo Matylda, albo Patrycja. No i na trzecim miejscu będzie walka między Julką Ziębą a Magdą. Chociaż możliwe, że są dziewczyny, których... Nie było na sztafecie i na pewno są takie. I na pewno są takie, które na przykład nie wiem, że są dobre. No. No ale to są moje typy oczywiście, każdy może się z tym nie zgadzać albo zgadzać, nie wiem, bynajmniej myślę, że Madzia będzie w ścisłej piątce, najlepiej jakby była na podium, byśmy byli bardzo z niej dumni, Patrycja oczywiście walczy o koszulkę, no takie są realia i tak myślimy, że się uda, no nie? Z optymizmem, nie, czekamy na wyniki, idziemy kibicować a zaraz. A my z Piotrusiem tak, Piotruś ma za zadanie... Nie, pomijmy tą kwestię. Przejechać 5 okrążeń. Ogólnie mam 7,5 okrążeń, ale wiemy bardzo dobrze, że tutaj są zawodnicy typu Bartłomiej Wawak. I no którzy robią rundę 3 minuty szybciej od Piotrka. Jest to, no nie no, no 2,5. Jest to nierealne po prostu ukończyć to, w moim przypadku oczywiście. Myślę, ogólnie startuje u mnie 60 zawodników, więc obstawiam, że 20 albo 15 jak ukończy, to będzie naprawdę bardzo dobry wynik, serio. 7,5 okrążeń na tej trasie, no to będzie wyśmienity wynik. No i będzie strasznie ciężko i 4 jak przejadę będzie super. A 5 to już by było zbyt dobrze aż. A ja teraz, ja się tutaj zgłaszam. Moim planem na wyścig jest nie dostanie dubla, czyli ukończenie 5,5 okrążenia. A obiecałeś właśnie, że z każdym wyścigiem będzie tak, coraz... Tak, że z każdym i na Pucharze Szlaku Solnego mi się udało ukończyć. Jeszcze na 7 miejscu ze stratą 15 sekund do podium, czyli do 6 miejsca, bo już się wchodziło wtedy tam na scenę. Także dzisiaj jest plan ukończyć wyścig. Najlepiej jakby było w 20, bo taki cel wyznaczył mi pan Tomek.
Oczywiście bym się bardzo z niego cieszył, no ale pierwszym celem... 15 lepiej. Pierwszorzędnym celem i takim, myślę, że w miarę realnym jest ukończenie całego wyścigu. Licząc tak, że no, będę tracił po półtorej minuty na rundę, nie? Się zobaczy. Więc będzie ciężko, ciężkie mistrzostwo Polski na ciężkiej trasie. Strasznie siłowej. No i w sumie to jest troszkę do dupy, bo jest strasznie siłowo i jeśli są przeszkody takie jak ten Rogarden, to ten Rogarden siedzi na takim zmęczeniu, że to w ogóle nie ma nic wspólnego z tym, co się jechało na objeździe trasy, nie? Na takim luzie. Więc to jest najgorsze moim zdaniem. No. Dobra, wyłącz to nagrywanie, bo za długo pierdzielimy. Dawaj, trzymaj, trzymaj, trzymaj! Op, 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 op. Dawaj, papi! Dawaj, op, 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 op. Dawaj, Patrycja, trzymaj, trzymaj, trzymaj! Dawaj, 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 op, op, op! Trzymaj, trzymaj ją! Dawaj, dawaj, dawaj! Dasz radę, dasz radę! Nowe miejsce normalne. Co tu się dzieje? Dawaj Matylda! Idzie, idzie! Blokuje! Ale idzie! Sprytnie. Rozkręć to, rozkręć! Nowa mistrzyni Polski juniorek. Finisz na kreskę. Nie wiem, co powiedzieć, ja sama nadal nie wiem. Ale finisz... To nie stało tak szybko. Finisz był taki, do barierek, ale odpracowałaś. Finisz do samego końca. Dobrze, że nie odpuściłam. Dzięki dopingowi mojemu i Mateuszowi, Patrycja wygrała. Mamy mistrzynię Polski w klubie. Zajebiście. A więc Patrycja zdobyła mistrzostwo Polski. Teraz kolej na Konrada. Konrad gola! Ostatnia wieczerza, tym razem w postaci naleśniczków z piękną Elą. Ojej! Co tam, Michał? Gorko fest, jest taka patelnia. Ile przejechałeś? 3. Na ile? Na 5. Nie, na 4 i kawałek. No, czyli 5. Relacja postartowa Konradka. Miałem 3 cele. Ukończyć komplet okrążeń, nie połamać ramy i zmieścić się w 20. Wszystkie te trzy cele spełnione. Ramy nie połamałem, chociaż było blisko. Komplet okrążeń jest. I zająłem 17 miejsce, także według mnie bardzo spoko. Jak na moją, że tak powiem, staż kolarski. Także no co, no jedziemy dalej. Juuu! Jak widać na trasie już się ściga elita kobiet. Oczywiście Maja Woszczowska na prowadzeniu, za nią Ola Podgórska, więc zobaczymy. Myślę, że będzie ciekawa rywalizacja. Choć może być tak, że po prostu Maja odjedzie i będzie poza zasięgiem Oli. A w piątek na tej trasie odbywały się zawody Strider, czyli na rowerkach biegowych dla najmłodszych. Godzina 20 do mojego startu. Pora iść odpoczywać, porozmawiać z Konradkiem jak tam i w ogóle nic nie robić. Jak przed każdym startem, trzeba, wiecie, nasmarować dokładnie. O, no i pięknie. Czekasz 15 minutek, wyschnie i będzie sztos wosk. A wiecie, że z moim kodem rabatowym macie 10% zniżki, nie? A kodzik macie tutaj, o. Yo. Gazu podnieść. Gaziu. Mów gazu. Gazu, mów gazu. Dawaj Piotr, dobrze. Daj. O Jezu. Ten to lepiej wyszedł, nie?
Dawaj Piotrek, dawaj! Dawaj, 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 dawaj! To wszystko jest jego piątek. Jak to jest za rozgarną, ja wierzę. Nawet tak mi się wydaje. Tak. Dobra, zakończyłem przedwcześnie rywalizację z Dubelkiem. Teraz lecimy zobaczyć, jak poszło innym zawodnikom. Nawet zdążyłem się ubrać, a pierwsi dopiero się zjechali, więc pozdro. Konrad Gola, jak się bawiłeś na razie? Kibicowałem, gardło mnie boli. Ale wczoraj, znaczy nie, wczoraj, rano. Rano jak się bawiłem, bardzo dobrze się bawiłem. Tak trochę temperatura dała w dyńkę i to nie było przyjemne, aczkolwiek zimne bidony od profesjonalnego teamu RK Aluminium, które mi podawano, tak pomogły mi walczyć z tą temperaturą i po prostu, wiesz, czułem takie... Byłem ósmy. Na ostatnim kółku dwie pozycje nadrobiłem, bo dostałem zimny bidon od firmy RK Aluminium. Dobra, kolejny. A ty jak tam się dzisiaj bawiłeś? Pamiętajcie, że jedyne ekskluzywne drzwi, jakie możecie kupować do swojej firmy, to RK Aluminium. To musi, jak się bawiłeś? Jechało mi się bardzo dobrze, na drugiej rundzie mnie trochę przydusiło, ale dubla starałem się. Dubla Bawakowi? Pewnie nawet dwa. Sędziowie tego nie widzieli i co? O dziwo, w elicie miejsca nie są tak oczywiste, jak planowaliśmy. Ponieważ pierwszy przyjechał Łukasik z JBG, drugi Wawak, a trzeci prawdopodobnie Helta, ale nie jestem tego pewny. No ale to pierwsze i drugie miejsce jest zaskoczeniem, bo obstawialiśmy w sumie Wawaka, a tu Łukasik zaskoczył, więc sztos. 3 dni Polski 2020, kategoria juniorka, Patrycja Zawierta, WKK Wieruszów, dla Ederer. Brawa moi drodzy, wielkie brawa! Julia Ziemba, Matylda Szczecińska, Patrycja Zawierta. Gratulujemy! Michał, co to za korek? Patrz, korek Mai Włoszczowskiej! Gratulujemy jeszcze raz, wielkie brawa! On ma głowę, pał, jego fryzura jest jak twoje! Ja też chcę w nagraniu. No więc witamy, jest godzina północ. Właśnie wracamy z zawodów. Jesteśmy w matki, aby sobie jeść smaka. Co do traski to no co, sam piasek i podjazdy. Jedna sekcja techniczna, Rock Garden. Na pierwszym okrążeniu w ogóle się zamieszałem, tu macie nagranie, gdzieś będzie, zaraz. Znaczy wcześniej będzie. Co dużo mówić, no było ciężko strasznie, bo jednak zjechała się śmietanka Polski. Konrad właśnie przyniósł po 2 cheeseburgery nam jeszcze, no, na dopanie. Ogólnie jesteśmy troszkę strasznie godni, bo mamy 5 godzin jazdy do Wieruszowa z Mrągowa. Przed nami jeszcze, nie wiem, z godzinka, czy tam półtorej, nie wiem ile dokładnie. No i będziemy jakoś o 2 u Konrada dopiero. I jutro, no tak naprawdę już dzisiaj w poniedziałek wracamy sobie do Gochowa z Michałkiem jeszcze, no i tyle. I będą z tego 2 vlogi, ale to już wiecie i no w sumie tu już nie ma co mówić, no. O trasę powiedziałem wszystko bez żadnego defektu. Fajnie mi się jechało, troszkę mnie przegrzało na jednym kółku, gdzie mi Tomuś Tomera uciekł, bo moim celem było ogólnie go wyprzedzić, ale nie wyszło, bo mi uciekł, bo mnie przegrzało i próbowałem go doganiać, ale w końcu mnie zdjęli i nie mogłem wjechać na kolejne okrążenie już, a on wjechał w sousad. No i ogólnie ja tam ukończyłem sobie z dublem, ukończyłem ci pół okrążenia na 7,5, więc ogólnie no śmiesznie. Ukończyłem 11 zawodników na 59 zelity. Jestem jako 23 Orlik w Polsce. A ty w ogóle znasz swoje miejsce? 17. 17, no to koks. No a ty który? Ja 36. 36, Michał jak coś, jak już się nie widzieli. No. Ja. No. Dobra. I to tyle i Nara. Dzięki do oglądania, mam nadzieję, że się podobało, ciao. And so I cry sometimes when I'm loud.